Po pierwsze, monodram, teatr jednego aktora. Po drugie, aktor, aktorka, monodramista, monodramistka, człowiek. Po trzecie, publiczność, widzowie, ludzie. Po czwarte, słowo. Na początku było słowo. Słowo zostało z człowieka wywołane, jak pisał Norwid. Słowo ma moc. Po piąte głoski. Głoski, które budują słowo. Słowo buduje wersy, słowo buduje frazy. Słowo buduje całe zdania, słowa budują. Cały scenariusz, który mamy do zagrania. Po szóste, to gdzie słowo się zaczyna. Podstawa, podstawa z której słowo z człowieka zostało wywołane. Oddech, wywołane stąd, oddech przepona, idzie do góry. Chce się wydostać na zewnątrz, emisja. Na maskę, czyli w teatrze antycznym, w maskach trzeba było grać tak, żeby wydobyć dźwięk spod maski. Oddech, emisja, artykulacja, słowo, a przed słowem głoska, musi mieć kształt. Kształt Nadają głosce artykulatory, czyli narządy mowy. Aparat mowy nadaje głosce kształt. I w końcu, kiedy kilka głosek spotyka się ze sobą, czy nawet pojedyncze głoski, chyba warto, żeby brzmiały poprawnie. A poprawnie, to zgodnie z normami, czyli dykcja. Jakież to wszystko nudne. Patetyczne, czy to jest potrzebne? Myślę, że wszyscy, którzy gramy monodramy, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest potrzebne, ale też chyba potrafimy się przyznać do tego, że zdarza nam się o tym zapomnieć. Dziesięcioletnie doświadczenie pracy nad monodramami, dziesięcioletnie doświadczenie grania monodramów ponad 200 spektakli, nauczyło mnie tego, że w budowaniu, w przygotowywaniu monodramu wszystko jest ważne. Wszystko jest najważniejsze. Ja mówię o tym, że najważniejsze jest słowo. Bo słowo to jest ta dana nam, ludziom, nie tyle co praprzyczyna, ale taki Najbardziej fundamentalny sposób kontaktu z drugim człowiekiem, ja, człowiek na scenie, po drugiej stronie, ludzie na widowni. Gramy monodram dla widzów, gramy dla publiczności. Nawiązanie kontaktu jest niezbędne, żeby wygrać tę walkę, jaką jest granie monodramu. Granie monodramu, czyli przyjście do innych ludzi. Z pewną sprawą, z pewnym tematem, z pewnym światem, z pewną treścią, z pewnym przekazem. To przyjście jest naznaczone pewnego rodzaju bezczelnością, bo wychodzimy sami jedni i ośmielamy się zająć innym ludziom cennych kilkadziesiąt minut ich życia czasami dużo dłużej. I teraz. To jest po prostu walka, walka o uwagę, walka o skupienie, i musimy być wyposażeni we wszystkie możliwe narzędzia. Myślę, że słowo wypracowane od strony technicznej na tych czterech poziomach czyli oddech, emisja, artykulacja i dykcja może być bardzo ważnym orężem, bardzo ważną bronią w budowaniu tego kontaktu. I w przekazywaniu tego, o co nam chodzi z czym przyszliśmy na scenę. Myślę sobie również, że to, że słowo ma moc i może mieć moc, uzasadnia na przykład to, co kiedyś powiedział Zbigniew Zapasiewicz, że jeżeli ktoś mówi miłość, a nie miłość, to nie kocha naprawdę. Co jeszcze? Samogłoska jest duszą wyrazu. Jak pięknie można korzystać z substancji, jaką jest samogłoska, żeby przekazać to, co chcemy. Współgłoski są konstrukcją, samogłoski są duszą, spółgłoski to szkielet. Samogłoski pozwalają nam wypełnić przestrzeń obrazem, zapachem, emocją, wrażeniem, wyobraźnią, treścią, myślą. Myślę sobie również, że Słowo ma moc i uzasadnieniem dlatego jest to niezaprzeczalne sprzężenie między człowiekiem na scenie a ludźmi na widowni. Tak jak my dajemy słowo, tak jest ono słyszane po drugiej stronie. Tak jak my artykułujemy, tak otwiera się ucho naszego widza. Na tyle, ile my dajemy dźwięku, tyle słyszy go widz. Gramy dla ostatniego rzędu, gramy do ostatniego rzędu. Bez dobrej emisji to się nie uda. Bez dobrej dykcji narażamy się na to, że widz się zastanawia, co tam się dzieje. Jeżeli widz zaczyna się zastanawiać nad tym miłość, miłość czy miłość Miłość, może nazwa jakiejś potrawy, miejscowości, jakaś nazwa własna. Jeżeli on się tylko zaczyna zastanawiać, to go tracimy. Tracimy być może kilka sekund, ale to jest bezcenne kilka sekund. Myślę sobie również o treningu, jak ważny jest regularny, systematyczny trening aparatu mowy, oddechu, emisji, artykulacji i dykcji. Są publikacje, są materiały dostępne w internecie, są fachowcy, są specjaliści. Jest z czego korzystać. Słowo ma moc. Słowo ma moc. Chyba trzeba w to po prostu uwierzyć. Chyba trzeba naprawdę w to mocno uwierzyć. Uwierzyć i oddać temu kawał ciężkiej roboty. By później móc z tego swobodnie korzystać, swobodnie, tylko i wyłącznie po to, żeby dać widzom jak najwięcej, żeby nas usłyszeli, żeby nas zrozumieli, żeby za nami podążali i żeby mieli tę energię, oglądając, którą my mamy na scenie, oddychając. Słowo ma moc. Trzeba byłoby się spotkać na żywo, ubrać w dresy, i nieźle wymęczyć. Nieźle wykrzyczeć, ale nie stąd, tylko stąd. Nieźle pomówić do siebie szeptem, również stąd, przejść przez wszystkie najbardziej wymyślne łamańce językowe. No i pogadać o tych błędach które robimy najczęściej, jeżeli chodzi o dykcję, jeżeli chodzi o artykulację, jeżeli chodzi o samogłoski nosowe, jeżeli chodzi o L. Ale myślę, że warto, 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 warto namawiam. Wielokrotnie mnie słowo ratowało. Warsztat wielokrotnie mnie ratował, kiedy zawodziła kondycja fizyczna. Wiemy wszyscy doskonale, że... Bywa różnie, ale słowo, które zostało z człowieka wywołane, słowo potrafiło wyciągnąć na pierwszy plan to, z czym się wychodzi na scenę. Słowo ma moc.